A przy naszym telefonie jest już pan Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych oraz pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, a także poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Wiemy, że teraz najprawdopodobniej odbywa się narada kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Rozumiem, że ma to związek ze wczorajszymi wydarzeniami. No, generalnie takie spotkania służą przede wszystkim kwestiom bieżącym, więc między innymi ta kwestia pewnie będzie omawiana. Myślę, tutaj nie mam żadnej wiedzy na temat agendy spotkania. A co pan sądzi na temat wczorajszych wydarzeń, bo dużo się tego działo na warszawskich ulicach. Jak pan ocenia działania policji i także działania uczestników Marszu Niepodległości? Myślę, że wszyscy oceniamy w jednakowy sposób, to znaczy tam, gdzie jest odpowiedzialność tych, którzy po pierwsze byli organizatorami, ale przede wszystkim ci, którzy dokonywali czynów chuligańskich, no to oczywiście ta odpowiedzialność musi być wyciągnięta wobec tych wszystkich w taki, bym powiedział, sposób zgodny z prawem. Natomiast tam, gdzie doszło do sytuacji, które wymagają wyjaśnienia z udziałem policji, bo one rzeczywiście budzą dzisiaj duże emocje, no tam też jak najszybciej te sytuacje powinny być jednoznacznie wyjaśnione i gdyby dochodziło do jakichś sytuacji wymagających reakcji przełożonych, to oczywiście takie reakcje też powinny być wyegzekwowane, znaczy to odpowiedzialność powinna być. Pana kolega z ław sejmowych, mówię tutaj o pośle Prawa i Sprawiedliwości, byłym wiceszefie MSWiA, pan Jarosław Zieliński, powiedział, że trudno oprzeć się wrażeniu, że reakcja policji była zupełnie nieadekwatna do tych wydarzeń, które miały wczoraj miejsce. Pan widział te nagrania? Pan obserwował to, co się działo właśnie w mediach społecznościowych i w relacjach? Pracą zdawkowo, więc nie mam oczywiście pełnego obrazu. Natomiast te zdjęcia wybryków chuligańskich, łącznie z tym przyszłem pracy do mieszkania, które potem zajęło się ogniem i tak dalej, no to oczywiście to widziałem, więc widziałem też te filmiki, które miały pokazywać na zbyt daleko idącą reakcję policji. Natomiast no, po takich krótkich informacjach, które widzieliśmy, no bardzo trudno jest jednak. Oczywiście, na pewno ciężko takie zdanie sobie wyrobić. I jeszcze na koniec, kończąc już temat Marszu Niepodległości, organizatorzy Marszu Niepodległości, a także właśnie środowiska związane z organizatorami domagają się odwołania komendanta głównego policji, generała Jarosława Szymczyka. Uważa pan, że może dojść do takiej sytuacji? Uważam, że mamy dzisiaj sytuację, w której w związku z chuligańskimi wydarzeniami, no, które miały miejsce i podczas protestów, które nazywane były strajkiem kobiet, i podczas Marszu Niepodległości, no to mam wrażenie, że komendant policji jest ulubionym podmiotem ataków ze strony Gazety Wyborczej i tych środowisk, które wspierały wcześniejsze protesty i tych, którzy dzisiaj stoją za Marszem Niepodległości, w jakimś stopniu wyrażają tak radykalne oczekiwania, skądinąd zbieżne z tymi, które wyrażały zupełnie przeciwstawne ideowe środowiska jeszcze chwilę temu. Więc mam wrażenie, że to jest no, taka figura, która zawsze ma miejsce, jeśli dochodzi do jakiejś konflikty. Ale nie ma pan, panie pośle, wrażenia, że jak był strajk kobiet, a teraz Marsz Niepodległości, to policja nie zachowywała się aż tak agresywnie podczas tamtych protestów, a te obrazki, które widzieliśmy dzisiaj, no, pokazują, tak jak mówi pan Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, że, no, że te reakcje były zupełnie nieadekwatne na tym marszu i na tamtych marszach. Ja nie jestem oczywiście osobą, która jest w stanie zweryfikować taką operacyjną pracę policji. Jeśli gdziekolwiek były nieadekwatne
reakcje i one były błędne, czy nawet powodowały, że dochodziło do prowokowania tych, którzy powinni być uspokajani, powinno się pilnować porządku, tak aby nie dochodziło do eskalacji tego typu sytuacji, tego typu wybryków. Tam, gdzie policja nie zachowała się w sposób adekwatny, no tam oczywiście powinny być konsekwencje na tych, którzy dowodzili, tych, którzy podejmowali decyzje, ale wydaje mi się, że zestawianie tych sytuacji jest też trochę nieporównywalne, bo mówimy o wielodniowych, trwających w różnych miejscach Polski, o różnym natężeniu protestach związanych z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego i mówimy o jednorazowym, no bardzo bym powiedział, takim ekspresyjnym wydarzeniu, tak, które rozumiem pana, panie ministrze, wymagało szybkich tak, decyzji. Użycie broni gładkolufowej i strzelenie do fotografa tygodnika Solidarność, no to jest sytuacja bez precedensu jednak. To prawda, znaczy to oczywiście są niechlubne sytuacje, które jakoś tam można porównywać w przyszłości, ale zgoda, że szczególnie ta sytuacja powinna być dogłębnie wyjaśniona, jak to się stało, że doszło do tego typu wydarzenia i tutaj w żadnym razie nie powinno być żadnej taryfy ulgowej, jeśli ktokolwiek w tym zakresie popełnił błąd. Powiedział pan o wyroku Trybunału Konstytucyjnego, no to oczywiście nasuwa się pytanie, kiedy będzie opublikowany ten wyrok, panie ministrze, bo data upłynęła i teraz no, w jakiej jesteśmy sytuacji prawnej? Mamy czekać, nie czekać? Jak to będzie? Czyli w sytuacji jesteśmy takiej, iż orzeczenie zostało wydane. Ono zmienia stan prawny w tym zakresie. Stan prawny wynikający z ustawy z roku 1993 uchylając w całości jedną. Ale jak jest ten nieupublikowany, panie pośle, to chyba nie zmienia jeszcze stanu. No ale jest on, jego orzeczenie jest faktem, tak? Nikt nie dyskutuje, natomiast rzeczywiście on będzie tą legislację, tą materię w tym obszarze zmieniał w momencie publikacji. Nie ma żadnego powodu, żeby on miał być nieopublikowany. No to dlaczego tyle już czekamy? To dlaczego już czekamy tyle na to, żeby poznać tę publikację oficjalnie? Czekamy, tak prawdę powiedziawszy, pewnie nawet dłużej, gdyby ktoś był takim tutaj zwolennikiem szybkiego działania Trybunału, bo samo orzeczenie, ten termin orzeczenia był oczywiście wielokrotnie przesuwany, w tym sensie, że od złożenia wniosku do orzeczenia trwało sporo czasu, więc te kilka dni czy nawet kilkanaście tu istoty rzeczy nie zmienia. Ja rozumiem, że pojawiły się w tym zakresie gigantyczne emocje. Sprawa wymagała też jakiejś propozycji politycznej. Taką propozycję złożył pan prezydent. Czy ona ma szansę zostać przyjęta jako taka, nad którą warto wspólnie pracować, no to zobaczymy. Natomiast jeśli mówimy, że tego typu zwłoka jest jakoś deeskalująca emocje i wychodzi naprzeciw temu, aby w tej kwestii zrezygnować, szczególnie w okresie epidemii, z demonstracji ulicznych na rzecz rozmowy z ekspertami, rozmowy w komisji sejmowej i senackiej, no to oczywiście to, że nie jest publikowane jeszcze przez te kilka dni, to naprawdę niczego nie zmienia. A teraz przejdźmy do tego, czym pan się zajmuje na co dzień i mówię tutaj, że jest pan pełnomocnikiem rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. Jak dzisiaj wyglądają rozmowy Polski z Komisją Europejską, jeżeli chodzi o te różne formy pomocy dla polskiego górnictwa, dla subsydiowania polskiego górnictwa? Jaki to jest etap tych rozmów, panie pośle? Myśmy się umówili ze stroną społeczną, że tego porozumienia, które zawarliśmy, powstanie taka duża umowa społeczna i nad nią w tej chwili pracujemy. We wszystkich spółkach pracują zespoły, które składają się także ze strony społecznej. Rozmawiamy też o różnych możliwościach, na przykład technologicznych w zakresie
czy tych technologii węglowych. Natomiast do samej Komisji Europejskiej wysłaliśmy taki roboczy materiał, naszą propozycję kierunku, który by obejmował pomoc publiczną dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. No i na takim roboczym poziomie będziemy tutaj chcieli taki kontakt utrzymywać, tak aby w momencie, w którym po pierwsze przygotujemy tą umowę społeczną, tak jak się umówiliśmy z górnikami, będziemy mogli oficjalnie z taką propozycją wystąpić, no ale także po to, aby urzędnicy komisji mogli nam tutaj wskazać kierunki, które ich zdaniem są właściwe, ich zdaniem są warte tego, aby dalej nad nimi pracować, no bo chcemy zakończyć tę pracę pozytywnie finalnie. Znaczy, rozumiem, to jest bardzo ważne, tak i bardzo istotne, ale jak patrzymy na te rozmowy, to nie jest chyba dobrym rozwiązaniem, że Solidarność wyszła z Rady Dialogu Społecznego, bo to trudno bez Solidarności takiego dużego związku to dokonywać. Ja rozmawiałem z przewodniczącym Dudą w tej sprawie, więc znam jego stanowisko, wiem, jakie są powody. One nie mają oczywiście nic wspólnego z tą kwestią, o której mówimy. Tutaj jesteśmy w stałym kontakcie i z sekcją, i z regionem, bo oczywiście górnictwo jest przede wszystkim na Śląsku, więc to jest tak, że we wszystkich tych spółkach, w których dzisiaj pracują zespoły, są przedstawiciele Solidarności, wszędzie zgodnie pracujemy z przedstawicielami czy rządu, czy poszczególnych grup górniczych, więc Solidarność jest tutaj cały czas obecna, cały czas mamy kontakt, tak jak powiedziałem, i z przewodniczącym Dudą, i z przewodniczącym Grzesikiem, i z przewodniczącym Kolorzem, także z przewodniczącymi w poszczególnych spółkach, więc Solidarność jest zaangażowana w ten projekt. Bez Solidarności nie miałby żadnych szans na realizację, więc też chcę powiedzieć, że tutaj Solidarność była z pewnością jednym z kluczowych graczy podczas tych rozmów i takim chcemy, żeby pozostała. No źle oczywiście, że tak wygląda sytuacja w Radzie Dialogu. Natomiast mówię, no nie ma to nic wspólnego z tematem, o którym mówimy. Czy jeśli mówimy o górnictwie, ale także jeśli mówimy o energii. A kiedy poznamy pierwsze wyniki takich prac? Kiedy będziemy mogli się zapoznać z takim konsensusem, który Państwo wypracują? No zakładamy, i to jest ten termin, który sobie tam nawzajem obiecaliśmy, że to będzie 15 grudnia. Ale oczywiście zastrzegam, że tutaj sytuacja związana z wirusem, który rzeczywiście nikogo nie oszczędza, bo ja za chwilę opuszczę izolację. Przewodniczący Kolosz zrobił to tydzień temu bodaj i tak dalej, więc no niestety tam pewnie nam praca jakoś nie ułatwia ta sytuacja związana z epidemią, ale zakładam, że termin połowa grudnia jest wciąż terminem. Największe problemy są w jakiej materii, gdzie państwo najwięcej polemizują i gdzie są te największe punkty sporne? No to jest jasne, najwięcej emocji budzi ograniczanie produkcji węgla, bo dzisiaj mamy sytuację, w której musimy z tą produkcją odpowiedzieć na popyt, bo się zmniejsza i to nie jest tajemnicą dla nikogo, także dla strony społecznej. Zmniejszający się popyt oznacza ograniczanie produkcji, tym samym harmonogram likwidacji poszczególnych zakładów górniczych. Myśmy go oczywiście zapisali w takiej perspektywie długoterminowej, czyli do roku 49, ale wypracowanie właściwej kolejności sposobu ograniczania tej produkcji, rozłożenia tego na poszczególne kopalnie, no oczywiście jest czymś, co budzi najwięcej emocji wśród samych zainteresowanych, bo to są ich miejsca pracy. Zrozumiałe, że tutaj to jest coś, co jest takie, bym powiedział, najbliższe serca. Ale panie ministrze, to jeszcze zmierzając ku końcowi, jak to jest z tym Zielonym Ładem? Bo przecież Polska formalnie chyba nie przystąpiła jeszcze do tych zobowiązań. My na razie je rozważamy. Czy to już jest wszystko podpisane, zaplanowane i to jest nieodwoływalna decyzja? No to jest tak, że my rzeczywiście zastrzegliśmy sobie własną drogę i
ten okres dojścia do neutralności klimatycznej. Natomiast proszę pamiętać, że wszystkie te regulacje, one tak czy inaczej wpływają na sytuację na rynku, bo jeśli w wyniku polityki Unii Europejskiej ceny praw do emisji sięgają 30 euro, a mogą być to w krótkim okresie czasu nawet dużo wyższe ceny, to one oczywiście na tyle obciążają rentowność produkcji energii z węgla, no, że stawiają całą tą sytuację w innym świetle, to znaczy te terminy, które my byśmy chcieli sobie jakoś zastrzec i spokojnie tą drogą sprawiedliwej transformacji kroczyć. Sprawiedliwej i skutecznej, bo sprawiedliwa moim zdaniem oznacza skuteczną, bo bez zgody społecznej trudno tak duże zmiany przeprowadzać. No są trudniejsze oczywiście, bo presja na rynku powoduje zjawisko importu energii, powoduje inne negatywne zjawiska z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski, więc tutaj nawet jeśli mamy tutaj swoją własną ścieżkę, to jednocześnie te uwarunkowania, także związane z finansowaniem na przykład inwestycji w zakresie energetyki i te ograniczenia, które wprowadził czy EBOR, czy EBI, no one wpływają na generalnie sytuację na rynku w taki niekorzystny dla węgla sposób, więc tak czy inaczej to co mamy dzisiaj, tą politykę, którą mamy w Unii Europejskiej, ona jest polityką, która dotyczy również Polski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych, pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, był gościem Popołudnia Wnet. Bardzo dziękuję. Dziękuję.